Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w Planecie 11. Dzisiaj mamy specjalne wydarzenie, mianowicie wernisaż wystawy zdjęć. Oczywiście w Planecie to nie jest pierwszy raz i nie jest ostatni, kiedy mamy wystawy, bo tak na dobrą sprawę niemal co miesiąc gościmy tutaj różne piękne prace, ale nie zawsze też mamy wernisaż, nie zawsze są też to prace spoza Olsztyna, a tak właśnie się dzisiaj nam tutaj wszystkim zdarza, że mamy zdjęcia zrobione przez osobę spoza Olsztyna i to jeszcze dodatkowo zdjęcia nie z Polski, a z Ukrainy. Wernisaż nazywa się Piękni Ludzie, znaczy wystawa nazywa się Piękni Ludzie 2. Autor Anioł Wyrozemski. Niestety nie ma go dzisiaj z nami, bo tak jak już wspomniałem, nie jest z Olsztyna, tylko z Łodzi. Niestety nie mógł do nas dotrzeć, ale proszę się tym nie przejmować, bo mamy specjalnych gości, którzy tutaj organizują to całe wydarzenie ze Stowarzyszenia Misewi Polska. I myślę, że to jest ten moment, że można ich tutaj do nas poprosić, więc zapraszam bliżej. Ja już tutaj przekazuję głos. Oni opowiedzą Państwu na pewno dużo więcej na temat wystawy, okoliczności samego stowarzyszenia. Widzimy, że są tutaj przygotowane różne atrakcje. Będzie też prezentacja, tak więc proszę bardzo. Ja nazywam się Patryk Orliński i jestem wolontariuszem Stowarzyszenia Misewi Polska i chciałem Wam opowiedzieć kilka słów o naszym stowarzyszeniu, skąd się w ogóle wzięło, skąd ta cała wystawa. My jesteśmy Stowarzyszeniem Świeckich Misjonarzy Świętego Wincentego a Paulo i w tym charyzmacie działamy, czyli w charyzmacie prostej i mądrej pomocy, tego, żeby pomagać człowiekowi. Jak to święty Wincenty mówił, kiedy możesz się modlić, a widzisz człowieka potrzebującego, to lepiej mu pomóż, niż się módl, bo więcej dobrego zrobisz. Także taki jest nasz cel i jakby wchodzimy się z takich trzech projektów. Z projektu M3 z Madagaskaru, B3 z Beninu i z projektu Ukraina. I to są jakby trzy pierwsze nasze placówki, na które jeździliśmy i na których służyliśmy innym ludziom. Kilka słów o nich chciałbym Wam powiedzieć. Właśnie tu widzimy, ile, gdzie działamy. Działaliśmy w Beninie też, ale niestety już zamknęliśmy tę misję. Teraz głównie działamy na Madagaskarze i w Ukrainie i w Kazachstanie. Ale żeby działać za granicą, potrzebujemy środków, które zbieramy prawda, w Polsce. Mamy około 100 wolontariuszy w naszym stowarzyszeniu. I organizujemy różne właśnie wystawy, tak jak dzisiaj, zbiórki, prezentacje, także mamy szerokie spektrum działań. To jest zdjęcie z naszej placówki w Beninie. Tam świadczyliśmy pomoc dzieciom, budowaliśmy bibliotekę. A teraz w Afryce została nam tylko misja na Madagaskar. Tam też pracujemy z dziećmi, pracujemy także z wolontariuszami malgaskimi po to, żeby samodzielnić tą misję i żeby Malgasze sami potrafili ją ciągnąć i ciągnąć tę pracę edukacyjną. Realizujemy także projekt Życia, bo mamy taki dyspanser medyczny, przy którym mieszkają chorzy, którzy nie są w stanie dojeżdżać do tego dyspansera, bo mieli po prostu za daleko, a transport tam też nie jest dobrze rozwinięty. I z tego projektu torby też mamy tutaj, także będzie można sobie je zobaczyć, a nawet może zabrać do domu. To jest zdjęcie z Kazachstanu, z naszej najnowszej misji, którą otworzyliśmy rok temu. Dopiero raz tam pojechali nasi wolontariusze. A to jest z kolei Ukraina, Bałta, w której ja z Mileną, moją narzeczoną, byłem. Ku mojemu szczęściu i tam też pomagaliśmy młodym, dzieci i młodzieży, które pochodzą z trudnych rodzin i którym świadczymy taką pomoc środowiskową. Pomagamy im odrabiać lekcje i tworzymy taką jakby bezpieczną przystań na każde południe. I pomagamy siostrom w ich pracy, bo to jest dom sióstr miłosierdzia. Tak. I Milena Wam powie parę słów o dzisiejszym wydarzeniu. Teraz
Przechodzimy tak naprawdę do sedna, czyli do tej wystawy, która tu dzisiaj, ale od początku lutego do końca gości w Planecie 11, czyli do placówki w Odessie. Odessa to jest miasto położone w Ukrainie i tam wraz z siostrami szeregami niesiemy pomoc osobom w kryzysie bezdomności. Osobom, które często po prostu nie mają wiary i nadziei w samego siebie i można powiedzieć, że nie robimy tam dużo, bo dajemy im ubranie, myjemy, czasami pomagamy zdobyć jakąś pracę. Co to jest, można powiedzieć? Przecież nie dajemy tym ludziom domów, ani samochodów, ani niczego innego. Ale tak naprawdę, kto z nas chciałby brudny iść prosić o pracę? Kto chciałby z nas chodzić tak po ulicy? I ci ludzie przez to często nie mają wiary w siebie. I takie piękno tych ludzi uchwycił właśnie Anioł Wyrozemski, który skończył łódzką szkołę filmową i pojechał z nami w zeszłe wakacje właśnie do Odessy. I tam robił zdjęcia, które zaraz Państwo będą mogli zobaczyć. Moim zdaniem są naprawdę pełne miłości i ukazania tego człowieka jako po prostu człowieka, a nie jako kogoś gorszego, kogoś mniej ważnego. Teraz jeszcze chcielibyśmy, bo mieliśmy taką akcję Przygarnij Lemura i w związku z tym, że bardzo, bardzo chcielibyśmy podziękować Planecie 11 za to, że nas tutaj ugościła. Chcielibyśmy dać lemura, żebyście go przygarnęli i żeby tak, zagościł prawo u was. Lemury żyją tylko na Madagaskarze, więc ten przyleciał właśnie do was prosto z Madagaskaru. Chciałem powiedzieć, że akurat jak podziękowania do planety, to od razu mikrofon przestał. Także zapraszamy wszystkich i tak. Dziękujemy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Planecie 11. Wystawę tutaj zorganizowaliśmy jako Misewi, ale też część wystawy jest Sióstr Szarytek. No i tak naprawdę zapraszamy Państwa do oglądania, ale też tutaj można przyjść. Mamy tak zwany sklepik misyjny. Wszystko tak naprawdę można dostać za parę groszy, w sensie co łaska. Ile Państwo uważają, ile Państwo chcą przekazać na pomoc. My chętnie opowiemy o tych rzeczach. Wszystkie rzeczy pochodzą z naszych placówek. Nic nie jest podrabiane, kupowane, przewożone przez naszych wolontariuszy. Myślę, że to też wspomaga tę gospodarkę lokalną, więc warto. Dziękuję ślicznie. Czy można do Państwa wspierać przez internet jakoś, wpłacać pieniążki, przelewy i tak dalej? Tak, jak najbardziej. Mamy tutaj ulotki, tu jest wszystko podane. Prowadzimy też Facebooka, prowadzimy stronę, prowadzimy Instagrama. Jak najbardziej można wpłacać, wspierać albo na poszczególne projekty, na placówki, albo na całą działalność. Dziękuję. Przejechany walcem. Automatycznie
dziecko i ono musiało jechać do szpitala, bo zachorowały. No i ona też nie miała pieniędzy na szpital, a uniknęli. No to jest to, co już czuła. Więc zachowali nas ten zachodni EO. Thank you.